Janusz i Grażynka w RMF FM. Ach, jak ja się dobrze czuję. Tak? Nie to, że przy tobie, ale ogólnie. Aha. Wiesz, tak odkąd Polska jest po prostu suwerenna, Janusz, ja to tak zauważyłam, że się czuję jakby tak lżej, wiesz? Jakby tak czuję się bezpieczniej, wiesz? A ty? Czy ty też tak się w ogóle czujesz? Ja dzięki panu Ziobru czuję się tak bezpiecznie, ale to tak bezpiecznie, Grażynka, że chyba przestanę używać gumek. Janusz, no! O, to was boli! No to was boli! Czego się cieszysz? Ty byś gumki nie poznał, jakby podeszła i w tyłek cię kopnęła. Tyś gumkę widział. Boli cię, że mamy suwerenną Polskę, co? No od ładnych paru lat, Grażynka, od ponad 30, no, nie? No, z przerwami na rządy PO. Ale ja teraz mówię o dawnej, solidarnej Polsce Zbycha. A teraz to jest suwerenna Polska. No i co, cieszy cię to? Ty słyszałaś, co on wygadywał? Tak. Po obejrzeniu ich konferencji, rozumiesz, to doszedłem do wniosku, że tureckie seriale wcale nie są takie głupie, nie? Słyszałam wszystko, co mówił, słuchaj. I powiem ci, że pięknie mówił. Tak. I że po prostu on jak mówił, to się unosił, jak rusałka jakaś. No. On po prostu tak płynął, jakby mu sam Pietrzak Jan pisał, czy Zenek nawet, nie wiem. On tak pięknie to mówił, że on by chciał, żeby Polska była Polską. Tak, że marchew nigdy nie będzie owocem, a ślimak rybą. Kobieta będzie kobietą, a mężczyzna mężczyzną i schabowy legalny będzie. A palenie w kominku nigdy już nie będzie zbrodnią. A jak mówił, to on tak po prostu odpływał jak akordian. Odpływał, bo Kowalski przywiózł na konwencję kilka cystern wazeliny i z mównicy lała się hektolitrami. Przecież Ziobro praktycznie chce nas wyprowadzić z Unii. Przestań! Po co ty takie farmazony pleciesz? No jak? Nie wyprowadzić, nie wyprowadzić. On chce zabrać Unię Niemcom. No. Żeby była nasza. Nasza, Polska, żeby Unia była. Żebyśmy to my decydowali, jaka ma być. Rozumiesz? A nie, że tak wiesz. No, co? Wiadomo. To czekaj, to wy chcecie postępować tak, jak oskarżacie Niemców, jak postępują. No. Nie, mój drogi, jest zasadnicza różnica, Janusz. Oni są Niemcami, a my Polakami. Ja, Janusz, nie wiem, dlaczego Bóg tak skrzywdził inne narody, że nie są Polakami. Trochę tu Pana Boga nie rozumiem, no ale cóż ja mogę, biedna mała Grażynka. Ale dobrze, powiedz mi, biedna mała Grażynko, po co wytrzymacie u siebie Ziobrę? Przecież oni poparcie to mogą liczyć nie na procenty, ale na sztuki. Nie, Janusz, a jakie to ma znaczenie? To jest kompletnie nieistotne. Ile osób na niego głosuje i kto na niego głosuje? Nieważne, kto głosuje. A co jest ważne? Ważne jest, kto jest tego głosowania promotorem. Ale Grażyna... A promotorem jest? Ale Ziobro się nie lubi z Mateuszem. To, co on gadał, to jest, no nie wiem, to jest wypowiedzenie lojalności rządowi. Czy Morawiecki to przełknie? Janusz, jak pan prezes każe, to przełknie, obliża się i podziękuje.